Jest z nami Darek Wanat, jesteśmy w osiedlowym Domu Kultury Zasole. Jesteś już po meczu w turnieju NHL 18. Było ciężko. Było ciężko. Solidny przeciwnik, ale udało się. I zwycięstwo. Takie spotkania, wcześniej rozmawialiśmy z młodzieżą o sporcie w twoim życiu i wśród ich życia, bo oni też zaczynają na tej drodze. To ważne, żeby dobrze zacząć tą sportową drogę? No to oczywiście dla każdego dzieciaka to jest bardzo ważne. No potem jest taka stabilizacja, no wszystko od tego zależy. Jak ty zaczynałeś hokej, bo rozmawialiśmy z młodzieżą, ale może dla Udia TV, jak się to u ciebie zaczęło? Tak, jak wspomniałem wcześniej właśnie przy rozmowie, to zaczęło się od braci, że zabierali mnie na mecze hokejowe, no i potem już to zostało i jest do teraz. No właśnie, bo była piłka nożna na początku w twoim życiu, dużo chłopaków na początku trenuje, mini hokej i zakochałeś się w łyżwach. No właśnie, tak jak wspomniałem, że zaczęło się od tego mini hokeja, gdzieś ten pierwszy trening, no i zostało do teraz i w tym samym klubie. No właśnie, ten sezon, bo grałeś przez chwilę w Sanoku. Tak, grałem tam w juniorach, potem udało się coś załapać do seniorów, coś tam się poślizgałem w seniorskim hokeju i potem przejście tutaj z powrotem na stare śmieci. Lubisz grać na konsoli, bo też mówiłeś, że nie trzeba cię było długo zapraszać na spotkanie z młodzieżą. Nie, w domu też właśnie. Troszeczkę czasu jest spędzane przy konsoli, także namawiania na pewno nie trzeba do tego. Powiedz, masz już swoje dzieci? Nie, jeszcze nie. A powiedz, lubisz spotykać się z młodzieżą, czy takie właśnie rywalizacje, czy spotkania? Lubię, jasne. Zawsze to dla nich jest coś fajnego i przy okazji dla mnie. Mówiliśmy o tym, że oprócz sportu jest nauka ważna w życiu. Wiem, że ty kontynuujesz naukę. O tak, troszeczkę było przerwy od tej szkoły, bo po szkole średniej miałem odpoczynek aż do teraz i trzeba było się wziąć za coś nowego i skończyć teraz trzeba tą szkołę po prostu, żeby było wszystko dobrze. Co cię zmobilizowało do tej nauki? Myślę, że przyszłość, żeby jakaś była po prostu, no to trzeba coś, jakiś papierek mieć. Właśnie rozmawiamy o tobie, miałeś taki moment zawahania, jeżeli chodzi o karierę, chciałeś zakończyć karierę hokeisty, ale wróciłeś. Znaczy może nie zakończyć, ale gdzieś zmienić ten swój plan na życie, no ale zostałem i teraz gram jeszcze, także nie ma co o tym rozmawiać za bardzo. Jesteś na uczelni w Oświęcimiu na kierunku sportowym, WF, chciałbyś pracować jako WF-ista? No głównie dlatego się szkolę, że chciałbym mieć coś z tym sportem wspólnego, dlatego ten kierunek. Powiedz, na którym jesteś roku? A dopiero zacząłem, pierwszy rok, pierwszy semestr. A więc początek, trudno pogodzić grę w ekstraklasie z nauką? Nie, myślę, że uczelnia tak jest dostosowana do tego, że można spokojnie grać i studiować. No właśnie, wielu twoich kolegów, Mariusz Jakubik, Stachura czy Radwan, zajęli się potem nauką. To taka naturalna droga po karierze, taka naturalna droga dla hokeisty? Myślę, że tak, że z tym sportem jest związek cały czas i takie wychowanie fizyczne, myślę, że to jest dobra sprawa dla nas po karierze czy przygodzie. Rozmawiamy w Osiedlowym Domu Kultury po powrocie z Gdańska. Wygraliście ciężki mecz z Lotosem Gdańsk 2-1. Przed wami, teraz odpoczęliście 2 dni, trener wam dał odpocząć. Przed wami odpoczynek do walentynek. Jak spędzicie? Trener już zapowiedział, że będzie ostry trening przed playoffem. Znaczy na pewno mocniej coś potrenujemy, bo jest troszeczkę wolnego. Trener tam na pewno ma jakiś swój plan ułożony. Jutro przychodzimy na lodowisko i przygotowujemy się do kolejnych meczów. Mecz z Krakowią bardzo ważny 14, bo jeszcze nie macie pewnego drugiego miejsca, a Krakowia i Rochaczek idą do góry w tabeli. No jasne, to ten mecz będzie ważny jak każdy inny, także nie ma znaczenia, chcemy go na pewno wygrać i takie nastawienie mamy. Powiedz mi, jak nastroje w drużynie, bo w piątek będzie spotkanie w bibliotece, w Galerii Książki w Oświęcimiu hokeistów z kibicami i trenera, tam na pewno trener będzie pytany i prezesi. Jakie jest nastawienie drużyny, o co walczycie w tym sezonie? Bo wszyscy mówią, że zawsze gra się o mistrza. Ciężko powiedzieć, po prostu chcemy wygrywać, a jeśli będzie trochę szczęścia, to myślę, że uda się osiągnąć odpowiedni wynik. Jak ocenisz drużynę w tym sezonie, bo tak, jeżeli chodzi o nazwiska, jest mocniejsza? No jest mocniejsza, bo ta liga jest otwarta teraz na obcokrajowców, także nie ma co porównywać do poprzednich sezonów, bo troszeczkę to inaczej wyglądało. Miejmy nadzieję, że to do końca będzie funkcjonować tak, jak funkcjonuje i będziemy się cieszyć na końcu sezonu. Jesteś zawodnikiem tu od nas z Oświęcimia. No właśnie niektórzy byli przeciwko lidze Open, niektórzy nie chcieli się wypowiadać, bo mają młodszych kolegów. Powiedz, jak ty, czy chciałbyś się wypowiedzieć na ten temat? Liga Open, kibice mówią, że podniosło się poziom rozgrywek. Znaczy na pewno w jakiś sposób się podniósł ten poziom tej ligi, bo w każdej drużynie występuje przynajmniej 10 obcokrajowców, no to samym tym sposobem to się musi podnieść. Nieważne, czy to jest obcokrajowiec na poziomie naszego zawodnika polskiego, ale ten poziom w miarę idzie do góry. Ja na przykład zauważyłem, że dobrą pracą ciężko można osiągnąć rezultat. Miłosz Noworyta jest tego przykładem. Bardzo posunął się do przodu. Tak, na pewno bardzo ciężko pracuję od lata do teraz i widać efekty od razu. Powiedz mi, teraz macie te mecze play-offy, czy jakieś specjalne skupienie na play-offy, czy gracie po prostu swoje, ty jak podchodzisz do tego, bo play-offy rządzą się swoimi prawami. No jasne, ten hokej w play-offach wygląda trochę inaczej niż w sezonie, ale myślę, że każdy podchodzi do tego tak samo, skoncentrowany i
pozytywnym nastawieniem. Ty często powtarzasz, że na szczęście udało ci się unikać kontuzji. Tak, udało się, no i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Nie tylko, żeby mnie omijały, ale całą drużynę. Życzę powodzenia i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki.